Kościół jest szczególnym, bożym organizmem. Jeżeli pomyślimy o tym, że każdy z nas, w każdym z nas jest obecność Chrystusa, Jego działania i każdy z nas wpływa na życie Kościoła, ta obecność Chrystusa w Tobie i we mnie powoduje, że Kościół może być budowany. I sprawia to, że my budujemy siebie nawzajem. Jak pomyślę, kiedy patrzę na Was, tych, którzy swoje życie powierzyli Panu, i pomyślę, tam Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie: Chrystus w nas, Chrystus w nas, nadzieja chwały. Pomyśl o sobie: Chrystus jest w Tobie, Chrystus jest we mnie, jeżeli zaufaliśmy Mu, on to wyraźnie mówi, mamy to świadectwo w naszych sercach od ducha świętego, że jesteśmy Jego, należymy do Niego. Kiedy czytam tą księgę, Biblię i kiedy czytam ostatnie strony, to możemy widzieć całkowite zwycięstwo Jezusa. Całkowite zwycięstwo tych, którzy są wierni do końca, którzy pozostają wierni do końca. Ja chciałbym dzisiaj. Powiem Wam, zmagałem się trochę, czy to dzisiaj mówić, czy nie. Dlatego, że jest to bardzo niewygodny temat. No bo mówić, że Pan przychodzi na sąd, a tak Słowo Boże mówi, Bóg przychodzi na sąd. I czasami mamy takie wrażenie, że ten sąd także nas nie dotknie w jakiś sposób. Po części tak. Psalm 50 mówi tak, to jest psalm Asafa. Bóg Wszechmocny, Pan, przemówił i wezwał ziemię. Od sodu słońca aż do zachodu Jego, z syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dokoła Niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią Sela. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił. Izraelu, będę cię przestrzegał. Bogiem, Bogiem twoim jestem. Ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich. Całopalenia twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu twego ani kozłów z zagród twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny. Tysiące zwierząt na górach znam, wszelkie ptactwo gór. I moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym. Bo mój jest świat i to, co go napełnia. Muszę pokonać to zlepienie. Czyż jadam mięso byków, albo piję krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustą swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga. Bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dzięk czynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże. Kiedy czytałem ten psalm, kiedy rozmyślałem nad tym psalmem, co najmniej trzy różne zwiastowania można przekazać z treści tego psalmu. Można mówić o takiej pozornej pobożności, można mówić o wadze dziękczynienia w życiu człowieka wierzącego. A więc możemy mówić na różne tematy. Możemy mówić też o ofiarach, jakie powinniśmy składać wszechmogącemu Bogu. Oczywiście mam na myśli ofiar w nowym przymierzu, a nie w starym, i, i takie kazanie też mam w oparciu o ten psalm przygotowany. W każdym razie, kiedy czytam ten psalm, kiedy zwrócimy uwagę na słowa zawarte w tym psalmie, drodzy. Muszę sobie takie pytania zadać: czy w mojej społeczności z Panem jestem szczery, autentyczny, czy też tworzę pozory pobożności? To jest niesamowicie ważne, bo ten psalm o tym mówi. Czy moja religijność, czy moje służenie Bogu, czy moja modlitwa jest szczera, autentyczna, czy tylko na pokaz? Głupie to jest chyba tak myśleć, żeby na pokaz, bo wtedy oszukujemy nie tylko innych, ale samych siebie przede wszystkim. Ten psalm mówi też o tym, czy zdaję sobie sprawę z wagi służenia Bogu i to, że to służenie Bogu ujawnia się poprzez moje składane Bogu ofiary. I po trzecie, czy towarzyszy nam świadomość odpowiedzialności przed Bogiem za nasze chrześcijańskie życie? Drodzy, krótki psalm, a porusza tak bardzo wiele głębokich tematów. I czytamy tutaj, że w tym psalmie od pierwszego do siódmego wiersza, że Bóg powstaje ze swojego miejsca. Kiedy Bóg powstaje i kiedy Bóg rusza, tu jest napisane, że ogień pochłaniający idzie przed nim, że kiedy on się porusza. Wszystko jest dotknięte przez Jego chwałę i przez Jego obecność. Ale tutaj dowiadujemy się, że On powstał, aby dokonać sądu nad Ziemią. Mówi do tych, którzy są na tej Ziemi: Oto powstaje Pan, aby dokonać sądu nad Ziemią. I ktoś powie: Tak, no dobrze, nad Ziemią to ja rozumiem ale kiedy czytam uważnie dalej wiersz po wierszu, okazuje się, że Bóg nie tylko przychodzi na sąd, aby dokonać sądu nad mieszkańcami ziemi, ale tu jest napisane, że On przychodzi na sąd i wzywa swój lud. W wierszu czwartym i piątym nam o tym wyraźnie tutaj tekst mówi. Zgromadźcie mi moich wiernych. Bóg przychodzi, aby sądzić, aby sądzić swój lud, mówi wiersz czwarty. Mówi o swoich wiernych. Kiedy czytamy Boże Słowo, my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wszystko zakończy się, zanim przejdziemy do wieczności z Bogiem, Jego sądem. My wiemy i wierzymy na podstawie Bożego Słowa, tak mówi nam Ewangelia Mateusza 25 rozdział, że w pewnym momencie Bóg zgromadzi wszystkie narody przed swoim obliczem. Jezus zgromadzi przed swoim obliczem wszystkie narody. Jedni będą po lewicy, inni będą po prawicy. I Bóg dokona sprawiedliwego sądu. Kiedy czytamy Księgę Kaznodziei i Salomona, którą brat Wojciech stara się nam przybliżyć przez wykłady, ta księga kończy się, wiedz, że za wszystko czy dobre, czy złe, Bóg pozwie Ciebie na sąd. I dlatego ta księga kończy się, bój się Boga, przestrzegaj Jego słowa, bo Bóg będzie nas sądził. Kiedy czytam objawienie, 20 rozdział, tam wyraźnie czytamy od 11 do 15 wiersza, że wszyscy umarli od początku od Adama. Aż do końca będą podniesieni, wzbudzeni i staną przed tronem Boga na sąd. I będzie otworzona księga, księga uczynków, księga życia. I kto nie był zapisany w Księdze Życia, pójdzie na wieczne zatracenie do miejsca, gdzie będzie wrzucony szatan, gdzie będzie wrzucony antychryst i fałszywy prorok. Ale oczywiście jest pewna różnica. Bo jeżeli ty i ja związaliśmy swoje życie z Bogiem, z Panem, to Pan Jezus w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, w wierszu 24 mówi zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy i słucha moich słów, ten nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Tak więc mamy taką wyraźną obietnicę, takie zapewnienie. Oczywiście pod warunkiem, że w naszym chrześcijańskim życiu my będziemy pilnować swojego zbawienia, strzec swojej duszy, że nie przyjdziemy na ten sąd. Na ten sąd, który odbędzie się nad wszystkimi ludźmi od początku stworzenia. Przed tym 20 rozdziałem jest 19 rozdział i tam czytamy w tym 19 rozdziale, że oblubienica jest na weselu że ci, którzy nie przyjęli znamienia bestii, zostali wzbudzeni z martwych i mają udział w pierwszym z stanie. Ale nie powstali wszyscy wtedy. Dwudziesty rozdział mówi, że ta reszta, którzy nie byli zbawieni, odrzucili łaskę, muszą stanąć na sądzie, bo Bóg jest sprawiedliwy i Bóg musi osądzić. Żaden człowiek nie będzie bez sądu skazany, bo Bóg jest święty. I sprawiedliwy, i musi dokonać się ten sąd. Ale tutaj jest napisane tak, że Bóg przychodzi, aby sądzić ziemię, ale zanim osądzi całą ziemię. Tutaj czytamy: Przychodzi, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych, moich, którzy zawarli ze mną przymierze. A więc Zanim rozpocznie Bóg sąd nad wszystkimi innymi. W pierwszej kolejności Bóg dokonuje sądu nad tymi, którzy są Jego. Nad tymi, którzy należą do Niego, są Jego dziećmi, są Jego odkupionymi. Bo to mają być zgromadzeni wierni, to są ci, którzy zawarli z Nim przymierze. I w siódmym wierszu Pan mówi tak, Bogiem. Bogiem Twoim jestem. A więc On mówi dzisiaj do nas wszystkich tutaj zgromadzonych, do tych, którzy zawarli z nim przymierze. W jaki sposób ty i ja zawarliśmy przymierze z Bogiem? Poprzez wiarę w odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Przez krew przymierza, krew Jezusa Chrystusa. Bóg zawarł z tobą i ze mną przymierze, i zawiera to przymierze z każdym, który wzywa imienia Jezus dla swojego ratunku i dla swojego zbawienia. A więc zawarte jest przymierze. Pan przychodzi, aby dokonać sądu. Zanim osądzi świat, Bóg ma sprawę z nami. I to, że Bóg powstaje na sąd z tymi, którzy są Jego. Są Jego wiernymi, którzy zawarli z Nim przymierze, On ich nazywa swoim ludem, to jest wyraz Jego miłości do nas, wyraz Jego troski o nas. I ten psalm skierowany jest do ludu Bożego, aby wiedział, że Pan będzie sądził tych, którzy w tym Starym Przymierzu byli z Nim związani. I to wyraźnie jest mowa o wierzących, tak jak ten tekst wyraźnie, wyraźnie nam na to wskazuje. Jeśli zaliczasz się do ludu Bożego, jeśli zawarłeś z Bogiem przymierze przez krew Jezusa Chrystusa, jeśli uważasz się za wiernego Panu, jeśli mówisz, ja znam Pana Słowo, ja Jego przykazania znam, to znaczy, że to Słowo jest do Ciebie i do mnie. Bóg wzywa przed swoje oblicze każdego z nas zanim zajmie się resztą ludzkości. Przychodzi i przemawia, wzywa swój lud. Słuchajcie, ludu mój, będę, cię, będę mówił do ciebie. Będę cię przestrzegał. Dlaczego? Bo jestem twoim Bogiem. A więc i Stary i Nowy Testament mówi, że nigdy nie powinniśmy lekceważyć, jeżeli uważamy się za jego lud, za jego dzieci. Nigdy nie powinniśmy lekceważyć tego słowa Pana, czasami słowa karcenia, bo to wynika z miłości i troski Boga o nas. Prawda, list do Hebrajczyków nam o tym wyraźnie mówi: Jeśli by ojciec niebieski nas nie karcił, to znaczy, że nie bylibyśmy jego dziećmi. To znaczy, że bylibyśmy bękartami. Jeżeli ziemski rodzic karci swoje dzieci. I rodzice, nie bójcie się karcić swoje dzieci. Nie bójcie się dyscyplinować swoje dzieci. To słowo karcić w Nowym Testamencie to jest słowo greckie paideo, pai znaczy wychowywać, pouczać słownie, wskazywać drogę, nie zgadzać się na coś niewłaściwego, a dalej tam jest czasami użyte, że... że to słowo wzmocnione jest przez smaganie, przez coś, co sprawi, że młody człowiek w końcu zareaguje na to, co jest dobre. Po co rodzic to robi, bo Mu zależy na dziecku? Po co ojciec z nieba nas karci, bo Mu zależy na nas? Bo On nie chce, żebyśmy gdzieś w tej drodze, wędrówce za Nim, zeszli na, gdzieś tam na peryferię, oddalili się i utracili to, Błogosławieństwo i życie wieczne, które ma dla nas. Taki jest cel. Słowo Boże wyraźnie mówi, że On karci nas dlatego, żebyśmy mogli posiąść chwałę, którą ma dla nas. A więc Bóg tutaj mówi do swojego ludu: powstaje na sąd. My za bardzo tego nie lubimy. Wolelibyśmy, ja wiem, i, ja staram się, i staramy się przekazywać wiele zachęty. Dla naszych serc do Bożego ludu, ale to też jest słowo Pana. To jest część. I muszę wam powiedzieć, bardzo istotna część, bo kiedy ja to przygotowywałem, to mnie to stawiało do pionu. To Bóg przemawiał pierwsze do mnie, zanim ja dzielę się z tym w zgromadzeniu. Bóg mówi do mnie, Bóg wzywa mnie, z tym, który, który z Nim zawarł przymierzy. I popatrzcie, tu jest ciekawa rzecz. On mówi do tego swojego ludu, który nazywał siebie ludem, który składał ofiary. Bóg mówi, to co wy robicie, to jest daremne. Wielokrotnie w Starym Przymierzu Bóg przez proroków mówił do swojego ludu. Jak czytacie pierwszy rozdział proroka Izajasza albo pierwszy rozdział księgi Malachiasza, wiecie co tam jest napisane? Co mi po waszych ofiarach? Co mi po waszych ofiarach, które składacie? Jak to, panie? Przecież ty nakazałeś składać ofiary. Kazałeś składać ofiary za grzech, ofiary uwielbienia całopalne, ofiary pojednania. Tych ofiar było co najmniej pięć. Tych głównych, podstawowych. A teraz mówisz, co mi po waszych ofiarach? Bo Bóg mówi tak. Wy składacie wasze ofiary, ale wasze serce jest daleko ode mnie. Zimna religijność, bez serca uwielbianie Boga, bez serca składania chwały czy, czy składania ofiar, tak jak oni to robili, Bóg mówi: Ja to mnie nie zadowala, ja na to nie mogę patrzeć. Kiedy czytamy Księgę Malachiasza, Bóg wręcz mówi: Niech znajdzie się ktoś, który zamknie drzwi świątyni. I nie, w końcu mój lud się opamięta, bo o, kiedy wychodzą tylko ze świątyni, żyją bezbożnie, żyją jak chcą, a później nagle zjawiają się raz w tygodniu przed moim obliczem. Moglibyśmy to tak dzisiaj powiedzieć. Ale Bóg mówi: Popatrzcie, jak mocne tutaj są stwierdzenia do. Do, do, tych, do tych ludzi, do, tych, do ludu Bożego, Starego Przymierza. Bóg mówi: Wolę, żebyś mi ofiarował dziękczynienie, żeby coś płynęło z Twojego serca, coś za co jesteś wdzięczny, co dostrzegasz, czym Cię obdarowuję, co Ci daję. Ja się cieszę, że dzisiaj dużo było dziękczynienia i w pieśniach, i w modlitwach, niż żebyś robił coś. Ale serce Twoje jest daleko ode mnie. I tutaj Bóg mówi tak, lecz do bezbożnego rzeczy Bóg. To ciekawe, przecież to są Jego wierni, to są ci, którzy zawarli przymierze, a Bóg nazywa ich bezbożnymi. Wiecie, religijny człowiek może być bezbożnym człowiekiem. Jego religia może być na pokaz. To na Bogu nie zrobi żadnego wrażenia. Absolutnie. Bóg zna serce i Bóg patrzy na serce człowieka. Dlatego kiedy zgromadzamy się, kiedy idę do swojej komory modlitwy w domu, aby się modlić, to Bóg chce, żeby moje serce było przy Nim. Moja gorliwość, moja miłość, moja tęsknota za Nim. Lecz do bez, bezbożnego, no, czyżby ten bezbożny to był człowiek poza ludem Bożym? A tu dalej czytamy, po co wyliczasz ustawy moje? I masz na ustach przymierze moje. Wszak nienawidzisz karności. Lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami, jak to jest możliwe? A jednak Bóg mówi do ludu, Swojego ludu, ludu przymierza, ludu, który myślał, że jeśli złoży coś na ofiarę Bogu. Wiecie, to było wstrętne, co robili, co jest opisane w księdze Malachiasza. Aż trudno to, to się czyta. Dlaczego przychodzicie, ofiarujecie co kulawe, co ślepe na ołtarzu? Popatrzcie, nawet do tego się posunęli, że ofiarowali. Już po powrocie z niewoli babilońskiej, kiedy świątynia nowa została wybudowana, na nowo zaczęły być składane ofiary, oni wracali jakby w stare tory odstępstwa. Boicie się dać to, co najlepsze z siebie. A dajecie to, co jest chore, to, co jest kulawe, co by żaden książę ziemski tego nie przyjął, a wręcz byście trafili do więzienia albo na śmierć z powodu tego. Taki był stan. Ale to jest takie wezwanie do mnie. Do mnie do Bożego dziecka. Jak ja składam te ofiary, chwałę, uwielbienie, z jakim sercem, kim ja tak naprawdę jestem w swojej relacji społeczności z Bogiem. Bo ten, który jest nazwany pobożnym, może w oczach Boga wyglądać bezbożnie. Tak tu jest napisane. A więc. Wszystko tam było na pokaz, ale bez zaangażowania serca, bez respektowania samemu Słowa Bożego we własnym życiu. Oto Słowo mówi jedno: I oni doskonale, przecież oni powoływali się, po co wyliczasz moje ustawy? Oni znali, jakbyście zapytali, gdzie coś jest napisane, może by wiedzieli. Pytanie jest: Czy ja honoruję Jego Słowo posłuszeństwem? Czy jest we mnie bojaźń Pana ze względu na słowo, które On kieruje. I nie dlatego, bo ktoś stoi nade mną i pilnuje mnie, ale dlatego, że wiem, że Bóg tak mówi, Bóg mnie widzi. I ta bojaźń, ta, ten szacunek dla Boga sprawia, że ja bez względu na to, czy jestem pilnowany, czy nie, ja to słowo wypełniam. Ganię cię z powodu krwawych Twoich ofiar. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Wszystko należy do mnie. A więc, jeżeli Bogu coś ofiarujesz, to tak naprawdę dajesz mu to, co i tak do niego należy. A więc Bóg wykazuje swemu ludowi całą ich obłudę, zakłamanie w stosunku do niego. Bóg chce widzieć w tej służbie, w, tej, w tym wszystkim, co robimy, chce widzieć prawdziwą skruchę, prawdziwą miłość, prawdziwą chwałę, prawdziwą wdzięczność, a nie puste na pokaz gesty. I oni sobie myśleli tak, bo Bóg tutaj mówi tak: Sądzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki, czyniłeś to, ja milczałem mnie małej żem tobie podobny. Czyli ten brak natychmiastowej reakcji Boga na ich bezbożne zachowanie, oni brali za dobrą monetę. Oni wierzyli, skoro Bóg nie reaguje, no to w takim razie ja mogę takie podwójne życie sobie prowadzić. A Bóg mówi: Absolutnie nie. Ty myślałeś, że jestem do ciebie podobny? Próbujesz mnie sprowadzić do swojego wizerunku, do swojego zachowania? Że ja w taki właśnie sposób postępuję, jak Ty postępujesz? I w końcu Bóg powstał, aby sądzić swój lud. I muszę Wam powiedzieć: chwała Bogu, że to nie zakończyło się, że odeszli do wieczności bez tego słowa. Amen. Ale o to usłyszeli, to było takie mocne uderzenie, ale mogli usłyszeć, że Bóg ich ciągle miłuje, nie zgadza się z ich stanem i walczy o nich. Tak jak czytamy w Objawieniu, w trzecim rozdziale list do Galacjan, o to mówi świadek wierny i prawdziwy. Mówisz, że jesteś bogaty, że masz wszystko, ale nie wiesz, że jesteś Godny pożałowania, biedny, ślepy, jesteś nagi przed moimi, w moich oczach. Upamiętaj się, bo tych, których miłuję, tam jest to słowo też, tych karcę, tych napominam, tych wzywam, aby byli uratowani. Bóg mógłby milczeć, mógłby nie reagować. Ale jestem wdzięczny Bogu, że Bóg przemawia z całą swoją mocą i stanowczością. I w tym objawia się jego miłość i troska o Twoje i o moje życie. W końcu Bóg przemówił Bóg powstał. Karcę cię i stawiam to przed Twoje oczy. Pojmijcież to Wy, którzy zapominacie Boga. Bym Was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Jak to brać? Takie słowa. I Bóg by miał kogoś rozdzierać, to, to nie pasuje do naszego obrazu Boga. Ale jakby zapominamy, że w tym tygodniu rozmawiałem z, jednym, z jedną osobą, która mówi: Przecież on jest takim dobrym ojcem. Nasze dzieci błądzą, a my ich ciągle im przebaczamy. Ja mówię: Tak, to prawda, Bóg jest dobry, ale jest zarazem święty i sprawiedliwy. Jest święty. bracie to jest stary testament. To jest stary testament, to jest ten psalm 50, wiesz przecież że to jest stare przymierze, ale pod łaską? Moi drodzy sądzę, że pod łaską jeszcze jest większa odpowiedzialność, bo tamte ofiary to były ofiary ze zwierząt, a na naszą ofiarę, na nasze odkupienie. Bóg oddał swojego syna Jezusa Chrystusa. Nie krew baranów, cielców została zapłacona za Twoje i moje grzech, ale krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Drogo zostaliście wykupieni, tak? Jest napisane. Nie srebrem i złotem, ale drogą świętą, krwią Jezusa. A więc, jeżeli wzywacie Boga jako Ojca, pilnujcie swojego życia. A więc jeszcze większa odpowiedzialność, bo w Jedna, największa, niepowtarzalna, jedyna ofiara, która raz została złożona na krzyżu i nigdy nie będzie powtórzona. Bóg pozwolił tylko raz uderzyć swojego syna. To ileż bardziej, jeżeli z całą surowością przychodził sąd na tych, którzy łamali pierwsze przymierze, to co będzie z tymi, którzy łamią nowe przymierze? Ktoś powie, bracie, ty za surowo mówisz. Wiecie, I kiedy na, nad tym rozmyślam, ale przecież jak czytam Nowy Testament, list do Rzymian, 14 rozdział, wiersz 10, 11, to tu napisze na, czytamy tak. Może od 9 przeczytam. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby nad umarłymi i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed Sądem Bożym, bo napisano: Jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. I to nie jest mowa o sądzie nad światem. To jest mowa o nas. Kiedy czytamy także list do Koryntian, drugi, piąty rozdział, apostoł Paweł napisał tak, wiersz dziewiąty i dziesiąty: Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. To jest bardzo wyraźne, prawda? Każdy z nas nie ma od tego ucieczki. Bóg przeniósł nas ze śmierci do życia. Bóg, nas, Bóg daje nam łaskę, że przez wiarę w Chrystusa unikniemy tego sądu na potępienie, ale to nie znaczy, że Ty i ja nie musimy zdać sprawy z naszego chrześcijańskiego życia. Ale Pismo też nas ostrzega, że może być nawet tak, że ci, którzy uwierzyli, zostali pojednani, mogą znaleźć się poza. Choćby historia dziesięciu Panien: mądre i głupie. Pięć czekało, czuwało, modliło się, a pięć nie. I ten brak czuwania, brak troski, brak pilnowania samego siebie spowodował, że kiedy rozległ się głos, oto idzie oblubieniec, one nie były gotowe. I w później pukały, ale tam były na zewnątrz. Tam, gdzie Słowo Boże mówi, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Sąd Boży rozpoczyna się od Domu Bożego. Czy tak jest napisane w Nowym Przymierzu? Tak? Ktoś czytał? Kto czytał? Ręka do góry. Czytaliście? Sąd rozpoczyna się od Domu Bożego. Gdzie to jest napisane? Kto to pisze? Pamiętacie? Apostoł Piotr. W swoim pierwszym liście mówi: Sąd rozpoczyna się od domu Bożego, od tych, którzy zawarli przymierze, zaufali Chrystusowi. A cały drugi list Piotra jest napisany po to, aby nas ostrzec, że dzień Pana przychodzi, abyśmy byli w tym dniu zachowani, pilnowali się zachowani bez zmazy i skazy, bez czegoś, czego Pan nie będzie mógł zaakceptować. I co stanie się przeszkodą. Tak więc będę musiał zdać sprawę ze swojego życia z Bogiem. Będziesz musiał zdać sprawę, będziemy musieli, bracia i siostry, drodzy każdy z nas, to jest postanowione, wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusa i odbierzemy nagrodę albo naganę, albo będzie uznanie, albo będzie wstyd. Wszystko. Słowa, uczynki, wszystko. Dlatego Słowo Boże nas wzywa do tego, abyśmy pilnowali swojego życia, dążyli do uświęconego życia. Czy nie jest tak napisane, dążcie do uświęcenia, bez którego nikt? Nie ujrzy Pana. Czyż nie jest tak napisane, skoro sąd rozpoczyna się. Od domu Bożego, pisze Piotr w czwartym rozdziale, wierszu 17 i 18, I tam pisze takie dziwne słowa, jeśli Sprawiedliwy z trudnością zostanie zbawiony, to gdzie ostoi się grzesznik? Czyli ten, który odrzucił łaskę darowaną w Chrystusie. Gdzie on się ostoi? Jaką może mieć nadzieję? Nie ma żadnej. Słowo Boże uczy nas też, że niektórzy, Będą zbawieni jak przez ogień. I to nie jest czyściec. Tam jest sąd. To nie jest czyściec. Tam nie ma jakiejś możliwości, że, że on tam zostanie. Nie. Chodzi o to, że Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, że fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Chrystus. Mówi: Ja założyłem jako mądry budowniczy, założyłem fundament przez zwiastowanie Chrystusa i ludzie uwierzyli w Jezusa jako swojego Pana i zbawiciela i mają mocny fundament na życie wieczne, ale teraz niech uważają. I ci, którzy nauczają i każdy z nas jak na tym fundamencie Chrystusa budujemy. Czy ze złota, srebra, z drogich kamieni, czy siana i słomy? Czy buduję na tym fundamencie Chrystusa, odkrywając prawdy Boże, i buduję to moje posłuszeństwo dla prawd Bożych? Wtedy buduję z najlepszych rzeczy, bo buduję w oparciu o słowo Boże. Czy też próbujesz budować byle jak, z byle czego, prowadząc byle jakie życie. I tam jest napisane: Będą zbawieni ze względu na Chrystusa, na fundament, ale jak przez ogień wszystko spłonie, nie będzie nagrody, będzie wstyd. Dlatego przeczytam słowa z listu do Hebrajczyków, który cały list jest ostrzeżeniem dla ludzi wierzących, aby się nie cofnęli, nie wycofali. Nie poddali, nie zrezygnowali w wyniku różnego rodzaju prób i doświadczeń, ale wytrwali do końca przy Panu. Czytamy tutaj, tak, w drugim rozdziale listu Hebrajczyków, pierwszy wiersz i dalej. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. Słuchajcie, na to, co słyszeliśmy. W tamtym czasie ludzie nie mieli Biblii tak jak my, że mogli sobie czytać. Porównywać, po prostu był odczytywany tekst, oni go musieli zapamiętywać, oni go słuchali. Dopiero później coraz więcej, coraz więcej pojawiało się odpisów. Dlatego musimy tym baczniejszą zwrócić uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Wyraźnie Słowo Boże nam tutaj mówi, że musimy zwracać uwagę pilnie na to, co słyszymy. I czy temu słowu jesteśmy posłuszni? Bóg ma wielką pracę z tobą i ze mną. Celem Pana, celem posyłania słowa, list do Rzymian ósmy rozdział mówi, że Bóg chce, abyśmy się stali podobni do obrazu Jego Syna. Żebyśmy coraz bardziej poprzez nasze życie, charakter, zachowanie, słowa, ludzie widzieli w nas Chrystusa. Amen? Abyśmy się stawali podobni do niego. To jest Boży zamiar. I Bóg nas przygotowuje, Bóg pracuje. Dopóki żyjemy, jesteśmy zbawieni, ale później przez swoje słowo On nas kształtuje, jeżeli mu na to pozwolimy. Nie dzieje się to automatycznie. Dlatego Biblia mówi o cielesności i o cielesnych chrześcijanach i o duchowych chrześcijanach. Jeżeli człowiek jest odrodzony i trwa w swoich cielesnych rzeczach, nawykach, przyzwyczajeniach. List do Rzymian 8.13 mówi, że może nawet ponieść śmierć. Duchową śmierć. Tak więc popatrzcie, co Bóg mówi też w czwartym rozdziale listu do Hebrajczyków, wiersz 12 i 13. Bo słowo Boże. Jest żywe i skuteczny, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim przeciwnie. Wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Musimy zdać sprawę. Tak więc dalej jest taka wspaniała obietnica, mając wielkiego arcykapłana Jezusa, możemy przyjść przez krew Jezusa do tronu łaski otrzymać pomoc w naszym chrześcijańskim życiu. Bo jesteśmy pod łaską. I On ciągle chce nas błogosławić i działać w naszym życiu, abyśmy doświadczali tej mocy i łaski Bożej. Tak więc chciałbym, żebyśmy nie mieli tutaj żadnej wątpliwości, drodzy. Że Bóg powstaje na sąd i w pierwszej kolejności, zanim będzie wesele baranka, jeszcze tutaj na ziemi. I dobrze, że Bóg mówi tutaj, kiedy jeszcze żyjemy, kiedy Ty i ja możemy coś zmienić w naszym życiu, abyśmy mogli odebrać nagrody, abyśmy mogli z radością przekroczyć bramy nieba i wejść z chwałą i z uwielbieniem i z radością, tak jak mówi nam drugi list Piotra, kiedy tylko uzupełnimy naszą wiarę. Pamiętacie o tych siedem przymiotów? Kiedy będziesz umacniał wiarę poznaniem, cnotą, czystością, pobożnością, braterską miłością i tak dalej. Jeżeli one będą w Was i będą się pomnażać, to będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa. A więc wszystko jest obnażone i odkryte przed Jego oczyma. Właśnie przez Słowo Boże, kiedy czytam, że, że dla Słowa Bożego nic nie może być ukryte, to czytam w objawieniu w 20 rozdziale, jak Pan jedzie na swoim koniu i tam jest wypisane Jego imię. Pamiętacie, co tam jest napisane? Jakie jest Jego imię? Słowo Boże. Słowo Boże. Dlatego możemy dziękować Bogu, że On posyła Słowo do Ciebie i do mnie. I drodzy, nie powinniśmy wpadać w jakąś. E, w jakieś zniechęcenie, czy w jakiś taki smutek, beznadziei, kiedy Bóg zaczyna mówić do ciebie czy do mnie w taki bardziej ostry sposób. Ale traktuj to jako wyraz i Jego łaski i miłości, Jego dobroci, Jego pracy nad twoim, nad moim, nad moim życiem. Cały, w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, pamiętacie, tam jest mowa, że mamy coś do zrobienia z sobą. Bo przecież stanę przed nim. Dlatego zewleczcie z siebie tego starego człowieka, obleczcie się w nowego, a więc przebaczajcie, nie gniewajcie się zapamiętali jeden na drugiego. Odpuszczajcie jeden drugiemu, tak jak Bóg Wam odpuścił w Chrystusie. Bądźcie uprzejmi, bądźcie pełni miłości do siebie nawzajem. Tam to wszystko jest nam przekazane przez Słowo. I nikt z nas nie będzie miał wymówki. Powiem tak, ci, którzy znają Słowo, mają dostęp do Jego Słowa, którym dano więcej, będziemy, że tak powiem, większą odpowiedzialnością odpowiadali przed Bogiem. Bo znaliśmy Jego polecenia, bo znaliśmy Jego święte Słowo. Zbliżając się już do końca, chciałbym z drugiego listu Piotra jeszcze. Przeczytać i kilka wierszy i parę fragmentów zacytować. I chciałbym na tym zakończyć. Nie ma to, jak sobie wziąć nową Biblię. Jeszcze nie poros. No, ale wiecie, tamte mi się rozlatują. Tak to jest wszystko drukowane, robione. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. I tutaj czytamy tak, w tym trzecim rozdziale od wiersza dziewiątego. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, chodzi o powtórne przyjście Pana. Pan nie zwleka. Choć niektórzy uważają, że tak. Ale z... lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być Wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Do kogo on to mówi? Do ludzi tego świata? Czy do nas? On przemawia do kościoła. Do tych, którzy stali się uczestnikami boskiej natury. Mówi do nas. Jakimiż wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopniają i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Prze to umiłowani, oczekując tego starajcie się, Abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do nas. A więc Jego miłość, Jego troska polega też na tym, że On cierpliwie czeka, ciągle czeka, aby jeszcze ci, którzy muszą, powinni coś zmienić, dokonali zmian. Słuchajcie, nie możemy. Ja wiem, że jest różna odpowiedzialność przed Bogiem, ale chciałbym mocno podkreślić: jeżeli ty, ja nie będę sam osobiście pilnował swojego życia, swoich dróg, swojego serca, to kto to ma robić? Każdy z nas jest tutaj odpowiedzialny, dlatego każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Jakimiż wy powinniście być? W świętym postępowaniu i w pobożności Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje? Będzie żał. Wiecie, nie da się wziąć, kiedy przyjdzie sąd, nie będziesz mógł wziąć uczynków innych i powiedzieć, przy, tak przygarnąć do siebie i powiedzieć: Panie, on mi pożyczył albo on mi dał, bo on miał za dużo. Nie. Tam będziesz ty sam, będę ja sam tam będą moje słowa tam będą moje uczynki dobre i złe i nic więcej i nic więcej oczywiście że dzięki łasce będzie Chrystus który jest naszym odkupicielem fundamentem i ze względu na niego jesteśmy zbawieni ale pytanie o nagrodę o nagrodę z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie i to nie jest Stare Przymierze. To nie jest Stary Testament. To jest list do Filipian 2,12. Z bojaźnią i zdrżeniem. to umiłowani oczekując tego. Starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany na dzień Jego przyjścia. Halleluja. Słuchajcie, Bóg jest po naszej stronie. Bóg miłuje nas. I w swojej miłości, kiedy czasami musi mówić ostro, a każdy z nas daje sobie sprawę, że czasami potrzebuje czegoś ostrzejszego, żeby go postawić do pionu. Ale to jest błogosławieństwo, jeżeli oczywiście reagujemy w sposób właściwy. Jeżeli nie odwracamy się od Boga, nie gniewamy się, nie obruszamy się, bo jak On może, tak On może. On jest Bogiem. On jest Panem. On jest Stwórcą. Pochylmy głowy. Panie, tak dziękuję Ci za Kościół, za Twój lud, za moich braci i siostry. Dziękuję Ci, że możemy razem należeć do Ciebie i służyć Tobie. I dziękuję Ci za Twoje święte, żywe słowo, które dotyka mojego serca. Które do mnie przemawia z całą mocą. I Panie, modlę się o samego siebie. Dopomóż mi. Dopomóż mi sprawować moje zbawienie w ten właściwy sposób. Dopomóż mi, Panie, chodzić w wierności, w posłuszeństwie, w bojaźni. Dopomóż mi, Panie Boże wszechmogący, zewlekać ilekroć jest potrzeba, to, co jest cielesnego, to, co jest ze starego życia. A chcę, żeby Chrystus był widoczny w moim życiu. I chcemy, żeby Chrystus był widoczny w życiu każdego z nas. Bądź tobie chwała, Panie. Niech będzie błogosławione Twoje imię i błogosław Słowu Twojemu w naszych sercach. Amen.